Cześć, w tym odcinku dzisiaj będziemy, słuchajcie, testować sobie fajną jednostkę zegara, którą dostałem od widza. Bardzo mu jeszcze raz dziękuję. Słuchajcie, pierwsze tak, weźmiemy sobie DJ Speakermana, zobaczymy, czy w ogóle jest to w jakiś sposób nam pomoże. No ale słuchajcie, swoją drogą, mamy tutaj jeszcze cooldown boosta, więc może ręcz, no może tego DJ Speakermana na razie sobie wyrzucimy. Natomiast mamy tego Clocka, Clock Spidera, Spider Clockman, więc dzisiaj go przetestujemy sobie, tę jednostkę. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie, i oczywiście bierzemy Time Factory i lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się go przejść kolejny raz. Musimy przejść, żeby zrobić całe te questy, przejść kilkakrotnie tego bossa, więc zobaczymy. Na razie zostawiamy sobie, no i lecimy tak, jak zazwyczaj to bywa. No i 700 sztuk to jest bardzo dużo. Nie wiem, czy w ogóle, no zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Może da się nim zrobić naprawdę dobrze tę rozgrywkę. Natomiast no będzie musiał oczywiście tu wszystko sobie posprawdzać. Także moi drodzy, możecie mi jeszcze wyjaśnić, jak tego Titan Clockmana dostać, bo to by było też mega, mega fajne, jakbyśmy to dostali. Tego Tytana, nie dość, że zegara, ale jeszcze oczywiście chodzi mi tutaj o coś więcej, mianowicie o... Czekajcie, czy ja może ulepszę? Tak, ulepszmy go już od razu. Chodzi mi oczywiście o tego Tytana Speakera. Dajcie znać, jak go tam dostać, żeby to, wiecie, miał ręce i nogi, bo niewątpliwie chciałbym go mieć. Natomiast będzie ciężko prawdopodobnie go dostać. Może jak przejdę tę mapę, to wtedy będzie to możliwe. Dobra, postawiłem sobie w ten sposób te santy, żeby łatwiej mi było je upgrade'ować, więc myślę, że to będzie lepsza opcja dla nas. No i oczywiście już teraz dostajemy więcej kasy. No fajnie, jakbym tego Clock Spidera sobie ustawił, bo on jest, myślę, że ciekawy, jaki jest limit w ogóle tej jednostki, ile możemy go mieć, tak? Ile w swoim arsenale. Widzę, że ten nasz już tutaj sobie słabiej radzi, więc słuchajcie, zróbmy tego i zobaczy. O kurde, ty, ten gość jest mega mocny. Patrzcie, jaki spory zasięg ma. Ja cię gwiżdżę. No to teraz to można powiedzieć, że powinniśmy sobie bez problemu dać radę. Ty, ten gość jest kozacki, 2000 obrażeń, cooldown, i to obszarowo on bije, z tego co widzę. Więc spokojnie możemy sobie zbierać pieniądze i potem jeszcze go ulepszyć z biegiem czasu. 1800 będzie to ulepszenie kosztowało, ale myślę, że warto. Tym bardziej zobaczcie, jak on tu bije. Jesus Christ, on jest niezastąpiony. Po 2000 obrażeń. Dajcie mi go, jeszcze go ulepszymy. Słuchajcie, jeszcze raz. Proszę bardzo. Jasny gwint. On teraz, patrzcie, jaki kosmos. Ty, on takie kosmiczne obrażenia zadaje. Jaki... I ręcz jaki ma duży, ja cię gwiżdżę. Dobra, ulepszamy te. Oczywiście, tego też kamerę Greena ulepszymy od razu, żeby on tu był. Myślę, że możemy więcej tych zegarów nawet postawić, tak żeby oni tutaj, wiecie, byli i bili, nie? Niech sobie siedzą, ja w międzyczasie będę kasę zbierał oczywiście. No i bardzo szybko niszczymy te wave'y. Być może się uda tak, że przejdziemy tę falę, tutaj rekord po prostu pobije tego. Zobaczymy, oby tak było. Jedno jest pewne, no musimy ulepszać to wszystko. Tutaj oczywiście więcej kasy, co jest mega szalonie interesujące. Tutaj santy oczywiście mi się włączają. 4000 teraz ulepszenie kolejne. No dobra, spróbujemy go ulepszyć, zobaczymy. Ale tak jak mówię, jest to naprawdę rewelacyjna jednostka. 3000, to może na razie jeszcze zostawmy sobie to tak, jak mamy, ale upgrade'ujemy tego drugiego za 1800, niech oni tutaj biją te jednostki, a w międzyczasie oczywiście dostajemy kasiorkę, niech ona sobie tu będzie. Jak będziemy mieli 3000, to wtedy dopiero będę w stanie, okej, dobra, proszę bardzo, 4000 jak mi dadzą, to będę mógł sobie tutaj już ulepszyć. Bijemy bardzo mocno te bossy. Ty, ten Clock Spider jest mega mocny, ja cię gwiżdżę. Naprawdę bardzo się cieszę, że go dostałem. Patrzcie, 10 tysięcy obrażeń, cooldown jest teraz mniejszy. No niesamowite, powiem wam szczerze, że
No jestem pod wrażeniem. Tutaj 2000 teraz, żeby kasę dostać kolejną. Nie no, słuchajcie, to jest rewelacja. To, co tu się dzieje, to jest niesamowite. Myślę, że bez problemu przejdziemy szybko tę falę całą. Oby, oczywiście. No tutaj będziemy musieli ulepszać te zegary, bo te magnety są mega irytujące, jakby nie było. Dobra, 3000, dobra. No już teraz więcej kasy jest, więc będziemy sobie robić te ulepszenia. Najgorsze jest to, że nie mogę, nie mam jak kliknąć, ten potrzebuje 7000. Będzie miał jeszcze większy cooldown, jeszcze mniejszy cooldown. No dobra, to na razie ja bym sobie to, słuchajcie, przeczekał i poczekalibyśmy na, albo w sumie, tak szczerze mówiąc, ulepszmy sobie te jednostki, żeby było więcej kasy dostawać. Patrzcie, prawie 7000, to ja sobie już ulepszę tego. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Proszę bardzo. 12 tysięcy obrażeń, cooldown 0,5, także tutaj walk speed, ale cooldown jest 12 tysięcy obrażeń, wow. Niesamowite. Przecież te pająki tu będą robić kosmos z tych wszystkich tych toalet. No i teraz mogę kolejnego ulepszyć. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest 20 fala, więc nie ma na razie tak źle. Oczywiście kasa by mi się fajnie przydała tutaj. Myślę, że możemy postawić sobie nawet tego tutaj gościa. Niech on ich spowolni. O właśnie. I dzięki temu... Dobra, ulepszymy już dwa na 7, za 7000, a resztę już będziemy, słuchajcie, pakować w te... Tego jeszcze możemy tu ulepszyć, żeby on spowolnił te jednostki. No i teraz lecimy pełną parą w Santa TV Menu, żebyśmy więcej tej kasy dostawali. No właśnie, maksymalny level. Te zegary tutaj robią niezły kosmos. Okej. Okay. No i zaraz ulepszymy sobie kolejnego. I będzie całkiem nieźle, moi drodzy. Jaciek, widzę. Żebyśmy tu na rekord szli. No jedno jest pewne, potrzebujemy kasy teraz, żeby to wszystko ładnie ogarnąć. Dobra, no i co? I kolejnego pająka po prostu tu postawimy. Kolejny pajączek. Zaraz go ulepszę. Żeby miał tam zasięg po prostu. No właśnie, i teraz tak. Ulepszymy sobie naszego Green Lasera. Albo nawet pajączka lecimy, słuchajcie. Nie wiem, ile maksymalnie możemy mieć pająków. Mamy 3 na razie. Czekaj, czy będzie jakiś limit na to. No jest 4. Czyli można na pewno mieć 4. Zazwyczaj limit to są 4 sztuki, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno jedno jest pewne. No obrażenia mają kosmiczne. Dobra, czy mogę dostawić kolejnego? Mogę, ty. Tego może być naprawdę niezliczona ilość. Nieźle. Ale on mi się zaciął, czemu on nie chodzi? Kurde. Tak być nie może. Halo, halo. Dobra, no teraz się jakoś tam uwolnił. No i proszę. Mamy 5 tych gości. Ja wiecie co, ulepszę sobie tego Mewinga. Bo on nam stunuje i zawsze to jakiś tam bonus jest. No ale to lecimy z kolejnym, ty. Nie ma, że boli. Lecimy, słuchajcie. Same zegary. Powiem wam szczerze, że te zegary to robią ładną rozwałkę tutaj. Ty, i mogę ich mieć bardzo dużą ilość. Wow. Niesamowite. 32 fala, gramy dopiero 10 minut. Pytanie, czy da się tego, to jeszcze szybciej jakby rozprawić się z nimi. Ale chyba tak. Na nich chyba nie działa ten... Czekajcie, 12 tysięcy, on zwiększa cooldown i range'a. Range ma 55, czy ten, a aukcjoner coś na nich działa. Nie wiem, czy to ma jakiś sens go dostawiać, jak myślicie? Czy on na nich działa? Chyba nie, tak mi się wydaje. Dobra, dostawiamy tych zegarów, nie ma co. Proszę bardzo. Chociaż być może nie jest to tak szybciej, jakbyśmy grali samymi Mewingami. Jestem ciekaw, tak swoją drogą. No jedno jest pewne, mamy już tutaj, słuchajcie, wszystko zrobione, tak jak należy, cały buildzik. Pytanie tylko, czy ten aukcjoner tu jest dobry. Szczerze, chyba nie. Więc dostawimy sobie jeszcze jednego z pająka zegara. Ale powiem wam szczerze, że chyba tak naprawdę
ta opcja na Mewingi jest lepsza, bo tam przeszedłem to w 19 minut, a teraz... No nie wiem, dobra, zostawmy sobie jeszcze jednego zegara. I zobaczymy. Pytanie, jak go teraz ulepszyć, tego zegara. Halo? Panie zegarze, który to pan był? Ja go teraz tu nie ulepszę, ale jajka. No i pytanie, którego ja tu ulepszę teraz? Słuchajcie, bo ja tu nie mam... Który jest ten nieulepszony? Pytanie teraz, bo mamy jednego nieulepszonego. Gdzie on jest? Jak żyć? Jak tu się wszyscy nakładają na siebie. Tak to byśmy mieli jeszcze lepsze obrażenia, bo mam kasę na to, nie? Dobra, może tak jakoś je znajdę. Ej, będzie szybciej chyba z tymi zegarami, słuchajcie. 45 fala, jest 14 minuta. Być może da się to jeszcze szybciej zrobić, jakbyśmy mieli tytana pewnie, czy coś. To prawdopodobnie dałoby się jeszcze lepiej to zrobić. Ale ja bym chciał ulepszyć to moje ten... Kurde, ale lipa, no to jest właśnie ten bug. My nie wiemy, jak to potem ulepszyć, jak one się zejdą w jedną kupę i co potem. Prawda? No to jest słabe. Już mamy 48 falę. Ty, może będziemy na rekord, pójdziemy. Byłoby jeszcze tam sekundę szybciej, słuchajcie, gdybym mógł ulepszyć. Zaraz i tak pewnie pójdzie nasz tytan, więc jestem ciekaw. Jest Magnet Scientist? Nie, bo to są te. To nie jest boss. Teraz idzie boss. Ten DJ Toilet ma nawet dużo tych obrażeń, nie? A, bo ten nie jest w zasięgu, nie? No dobra, słuchajcie, 17 minut. Dałoby się, myślę, że nawet jeszcze szybciej. Także, kurde. Tylko chyba nie boostują. Musicie mi dać znać, czy oni boostują te jednostki? Czy te boostujące jednostki mogą boostować te tytany, te zegary? Jeżeli tak, to by był kosmos, słuchajcie. Tylko chyba wydaje się, że tak nie jest. Natomiast, kurde, powiem wam, Mistrzostwo Świata. To było całkiem niezłe. Sprawdźmy ten event. Jak nam tam idzie. No jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, do zrobienia. Na pewno musimy crate'y otworzyć. Ale to następnym razem.